Witam Was bardzo serdecznie w nowej aktualizacji Iona. Po małych perypetiach wreszcie udało mi się włączyć Iona i nagrać. Jak widzieliście w poprzednim filmiku, miałam wyłączany interfejs i tak dalej. Teraz już sobie znalazłam na to metodę. I pozdrawiam Was ze słonecznego chyba Eltnen. I już szybciutko Wam mówię, jakie są tu nowości. Jak oczywiście widzicie, gram nową całkowicie postacią, ponieważ chciałam sprawdzić, czy przypadkiem nie ma jakichś nowinek, jeśli chodzi o kreator postaci. Także jeśli chodzi o kreator postaci, nie ma nowinek, jeśli się robi kobiety. Nie wiem jak w przypadku mężczyzn i nie wiem jak w przypadku rasy przeciwnej. Jeśli tutaj akurat robiłam Eliosa, nie ma żadnych zmian. Fryzurki były takie, jakie są. Możemy dalej modelować naszą twarz, rozmiar oczu, rozmiar rzęs, możemy dodać makijaż. Wszystko zostaje, że tak powiem, bez zmian. Jedno oko na przykład inny kolor, drugie oko inny kolor. Także wszystko nam po prostu zostaje bez zmian. Że tak powiem, trochę to takie simowe jest, ale no dla niektórych może akurat wydawać się to bardzo przyjemne, bo na przykład oprócz typowej rozgrywki i zabijania potworów i osiągnięcia swojego celu, chcą też, aby ich postać ładnie wyglądała. Także połączenie przyjemnego z pożytecznym, jak najbardziej. Tradycyjnie na europejskich serwerach co mamy? Kalendarz logowania się, czyli za każdy dzień logowania dostajemy prezencik, weź wszystko. Pojawia się to w naszym inwentarzu. Co jest nowością? Musimy sobie, i to było na poprzedniej wersji, musimy sobie odblokowywać miejsce w inwentarzu, które niestety kosztuje. Jeśli chcemy to odblokować, musimy sobie płacić albo złotem, albo mieć specjalny klucz do rozszerzenia tutaj naszego inwentarzu. Co my tu będziemy mieć? Klikamy dwukrotnie. A mamy sobie udoskonalone serum przywrócenia. Podejrzewam, że jeśli jesteśmy, o właśnie, przywraca dużo punktów życia i dużo punktów many, czyli jeśli jesteśmy wycieńczeni tym, raz, dwa i jest wszystko w porządku. Dobra, żeby Wam pokazać, co się zmieniło, muszę się przenieść do stolicy za pomocą zwoju Sanctum. W międzyczasie, gdy będziemy się przenosić, jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz. Jeśli gramy tutaj w przypadku Eliosów, przenosimy się do obserwatorium i tam przenosimy się do takiego teleportu dotyczącego Odium. Idziemy za orkiem, podobne coś do tego, ja nie wiem, to jest wiewióreczka, jakieś takie skrzyżowanie psa z wiewiórką. No nieważne. I tam dostajemy poszczególne zadania. I potem jak wykonaliśmy te zadania, wracaliśmy się z powrotem, wychodziliśmy z tego, bo zabijaliśmy tego ich głównego przywódcę. Tam było miejsce do teleportu. Otwierał się taki teleport. Jak przedostawaliśmy się u takiego kolesia, w tym obserwatorium mieliśmy dodatkowe zadania. I niestety, ale po ponownym wejściu, w tym samym dniu, zaraz kolejno, niestety, ale te mopki czy zniszczone obiekty nie ładowały nam się. Teraz mamy dwie opcje przy tym portalu. Jak skończę to, to Wam zaraz pokażę. Mamy dwie opcje przy tym portalu. Wejdź ponownie albo wejdź. Jeśli wejdziemy ponownie, wejdziemy i będzie taki stan rzeczy, jaki myśmy pozostawili. Jeśli damy na samo wejdź, wszystko co było w środku, czyli zniszczone mopki, załadują nam się od nowa. Co jest ważne, jeden quest jest, że mamy zabić 65 pobratyńców tego tam, który zarządza nimi i sprawdza, jak cała produkcja i rafineria tego odium przebiega. To też właśnie nam się przydaje, że możemy w pełni te zadania wykonać. Dwa. Jeśli jesteśmy sobie w Sanctum, co ja zauważyłam, od 10 poziomu, wcześniej już to jest, ale od 10 poziomu mamy fajną możliwość. Mamy tu o taki różowy półksiężyc. I mamy tutaj przygoda takiego. I mamy dwie miejscówki. Mamy fabryka broni, mechanerka i mamy przełęcz piekieł. Jednak w dalszym ciągu, mimo aktualizacji,
mimo wgrania odpowiednich rzeczy, ponieważ wcześniej był problem, że Ion po nowej aktualizacji i to, przygoda takiego, nie działała na systemie 64-bitowym, co już na szczęście zostało usunięte. Dwa, miałam przypadek taki wczoraj. Jestem tutaj na przełęczy piekieł. Tu można wejść tylko raz. Chyba że mamy te specjalne monety, takie półksiężyce, wtedy możemy wejść więcej razy, ale jeśli tego nie mamy, możemy za darmo wejść raz w ciągu dnia. Na drugi dzień o godzinie 9 rano, tak jak tutaj jest napisane, jest to restartowane. Czyli po 9, na przykład 9:15, na drugi dzień logujemy się, możemy wejść. Miałam wczoraj taką sytuację, wbiłam się i niestety klient się wyłączył. I tak, wejście już zostało zapisane, nie dostałam z tego żadnego doświadczenia ani żadnych punktów. I po prostu tak o sobie weszłam, żeby sobie wyjść i po prostu zaraz mi się klient wyłączył. Niestety to są takie usterki, jak czytałam na stronie Ion Free to Play, na Facebooku nawet jest bardzo rzetelnie prowadzona strona. Niestety takie błędy będą miały miejsce. Regularnie będą dopisywane patche, które będą miały za zadanie sprawić, by gra działała sprawniej. By właśnie nie działy się takie rzeczy. Podczas na przykład wejścia do jakichś specjalnych pomieszczeń czy specjalnych instancji, gdzie w ciągu dnia możemy wejść tylko raz i jest zrobiona jakaś walka, jakaś batalia i za to po prostu dostajemy expa, za to dostajemy nagrody. Między innymi mamy tutaj taką... Nie tu. Och, mnie tutaj wyrzuciło przy liceum, liceum, ale gdy wrócimy się, nie no, ja tak wolno biegła nie będę. Mamy zwój biegu, już wam mówię. Pojawia nam się tutaj nowa postać. Tu, dobrze? Chciałabym wam ją pokazać. Nowa postać się tu miała pojawić, gdzie ona jest? Już zaraz, sekundka. No chyba nawet nie z tej strony. Tak, mam. Pojawia nam się nowa postać. Nazywa się ona Eli. Ona jest związana właśnie, to są monety Luna. I ona daje nam zadanie, bardzo fajne zadanie. Jest bardzo proste zadanie, które ja mam do wykonania. Walka z mechanerkiem. Rozbijamy to i jak zrobimy to, to w tym momencie nie dość, że dostajemy doświadczenie, to jeszcze dostajemy specjalny klucz, że możemy otworzyć wielką skrzynię ze skarbami. Zlecenie oddziału ekspedycyjnego, bastion przeciwko zarazie. Zróbmy na razie tylko i wyłącznie to i jedno zadanie, które mamy. Mam nadzieję, że teraz w trakcie nagrywania mi się nie wyłączy. Mamy walkę z mechanerkiem, czyli musimy iść tutaj. Fabryka broni mechanerka. Oj, ja jeszcze tu nie mogę wejść? Tylko mogę tu. Nie, nie mogę. Mam za mało luny, niestety nie mogę tutaj wejść. Nie wiem dlaczego, ale mi się to nie zrestartowało. A powinno się zrestartować. No dobrze, trudno. Jakie my tutaj mamy zadania? Może coś akurat uda mi się pokazać. Mechanerk jest przy... Fabryka broni mechanerka. Wszystko dotyczy mechanerka. Doktor Stein. Przełęcz piekieł. Pakiet zwojów. No ja wiem, to takie średniawe zadanie. Dobra, idziemy do tej drugiej instancji. W takim bądź razie, jak mamy za darmo wejście. Co mi się podoba? Zmieniamy się jakby w Assassina. Jeśli ktoś gra w gry Assassin's Creed albo czytał książki, to, a przynajmniej mi się to tak skojarzyło, jesteśmy asasyńskim mordercą. Tak przynajmniej mi się to wygląda. Hop. I właśnie byłam tutaj wczoraj i mi się to wyłączyło. Jesteśmy... Tak. Jak widzicie, dostajemy tutaj specjalne skille. Inne.
Te nasze są tutaj nieaktywne. To są nasi pomocnicy, więc spokojnie. Nie jesteśmy sami do walki. To jest przywódca czarodziejów Luna. To są wszyscy, którzy po prostu nam będą pomagali i będą z nami walczyć. Więc spokojnie. Tu ten magiczne źródło to jest źródło uzdrawiające. Ponieważ podczas walki a teraz nie umiem tego wcisnąć, tu jeszcze te kostki można dodatkowo przemienić. O, one dodatkowo jakby zabijają i niszczą te potwory. A my tutaj możemy wejść i my tutaj możemy się uzdrowić, tylko na razie tutaj jest bariera, jakbyście widzieli. My na razie za bardzo tu walczyć nie mamy jak. Ponieważ jest to za daleko, nie mamy tutaj jak przejść. Ale potem ta bariera niestety znika. Ta tylna barykada. Musimy uważać, bo życie nam tutaj też znika, żeby nie było, że my tutaj jesteśmy nieśmiertelni. Nadciąga kolejna fala. Trochę mi to przypomina Plants vs. Zombies, nie wiem dlaczego. Kolejno fale. O! Tu możemy się uzdrowić. Czuję uzdrawiającą energię. Wystarczy podejść pod te źródełko. Oczywiście jest to gra na czas. Ja się na chwilę wycofam i coś wam pokażę. Oni tam będą walczyć, nic im nie będzie. Jest to gra na czas. Mamy tyle na pokonanie przeciwnika. Tu jest prawie godzina na pokonanie. Ale tyle to nie schodzi, wierzcie mi. To tyle nam schodzi, ponieważ możemy też sami tutaj iść. Świetnie. No i właśnie tak to się kończy. Zabito mnie. Co niestety tutaj zdarza się bardzo często, ale to nie dyskwalifikuje nas w ogóle. Nie jest, że zostajemy wyrzuceni czy cokolwiek. Nawet nie ma nam tutaj punktów doświadczenia zabrane. My się pojawiamy tutaj. O. I my sobie możemy iść spokojnie pod to źródło. O, i to jest ta specjalna skrzynia. Że jak wykonam od niej zadanie, od tamtej kobitki, od Luny, to będę mogła także spokojnie. To, że nam się zmarło, to no, nie jest dobrze, ale tej drugiej o mechanerku udało mi się ani razu nie zginąć. Robiłam to wczoraj, nie wiem dlaczego mi się to po prostu nie wbiło. Powiem szczerze, że to jest bardzo fajne.
taka bitwa. Zaraz później my przejdziemy dalej, ponieważ gdy te fale przejdą, ja jeszcze wam coś pokażę. Jak damy na J i mamy kampanię, jak widzicie, bardzo są te questy porozrzucane. Mamy 10, 11, spoko. Potem mamy dopiero 14, 15, potem mamy dopiero 20 poziom. Za to, za te wejścia dostaje się, powiem wam szczerze, bardzo, bardzo dużo expa. Ja, idąc tam na 10 poziom, będąc dwa razy, wbiłam do prawie ponad 13 poziomu. Miałam niecały 14 poziom. Będąc dwa razy w mechaniku i będąc tutaj. I nie latałam, nie pałętałam się, nie robiłam bezsensownych questów, nie nudziło mi się. Tylko po prostu przyszłam tu, zrobiłam tą batalię i naprawdę dostałam, wierzcie mi, bardzo dużo expa za to. Nadchodzi druga fala, czy my możemy iść dalej? Trzecia, czy tam czwarta. Tak, nadchodzą takie czerwie, podobne jak te czerwie z. No, z Diablo. O. Coś takiego. No to nie jest. Nie ma sensu marnować innych tych. Idzie trujący gruździak. A mi to te czerwie przypomina. Identyczne praktycznie. Tylko z tamtych czerwi, jak się je zepsuło. No, zepsuło. Jak się je pokonało, to wychodziły potem takie. Inne takie glizdy, takie łe. Z tego co pamiętam, prawda? I ja stąd idę, bo znając mojego pecha, zaraz będzie po mnie. Trzeba uważać, no właśnie. Tymi glizdami to może potem się zajmijmy. A, i pokonujemy go, to jest boss danego miejsca. Dobra. O, spoko. Postaram się nie umrzeć ani razu już, a nie wiem, czy mi to wyjdzie. Czerwie chyba giną przy okazji, mi się wydaje. No widzicie, jaka tu jest walka. Zostałam ogłuszona. Kizwis? Masz dziwne takie. Nie ma źródła? Jak oni mogli? Zabrali. Jest. Nie wczytało się źródełko. Świetnie, co to było? No, podobne jak te, faktycznie.
Ten filmik będzie naprawdę do obszerny i długi. Ja już to po prostu widzę. Bardzo. Możemy mieć kawał mięsa. O. I co, to by było na tyle? Nie. O, wbiło mi już następny poziom, widzicie to? To było, że tu się szło dalej. Dlaczego teraz to nie ten? Wbiło mi następny poziom, nie mam pojęcia. Tu muszę mieć klucz. No tak. Ale czy to by było już? Nie. O, chyba tak. To już jest już. Jak miło, płonę sobie. To jest tyle, jeśli chodzi o to. A w tym... No to by było na tyle, jeśli tutaj chodzi o to. Ja tak jak mówię, w tym... to możemy sobie wyjść tędy. I widzicie, wbiliśmy już 23 poziom. Nie trudząc się zbytnio, także to jest bardzo fajne. Tak jak jeszcze raz na to kliknę, tak jak mówię, bardzo fajne jest też fabryka broni, mechanerka. Ale jak widzicie, nie mam możliwości wejścia, że tak powiem, darmowego za monety Luna, tylko trzeba sobie po prostu doładować, to już też nie mam wejścia. Mogę wejść jeszcze raz, albo mogę wejść za 59. Nie wiem, dlaczego tu nie mam wejścia jeszcze raz. Tak jak mówię, wczoraj mi to... Chyba, że to jest po prostu błąd wewnętrzny w grze. Także tak to by wyglądało. I co? I mamy już praktycznie wbity 23 poziom, gdzie tutaj mamy 20, więc te Tursiny, jeśli będziemy to pokonywać, pójdzie nam to naprawdę jak po maśle, można powiedzieć. No i co jeszcze? Jak klikamy sobie na nasze skille? Dalej jest tak pięknie są skille rozpisane, wszystko, co jest tym dodatkowym skillem. Wszystko mamy pięknie tutaj po prostu rozpisane.
wszystko fajnie jest zrobione. Na razie scenariusz wszystko przebiega dokładnie tak samo, nie ma żadnych nowych questów na niższym poziomie. Oczywiście questy mają być, ale na poziomie wyższym. Ale świetnym urozmaiceniem jest to, tylko niestety jest to jeszcze niedopracowane. Tak jak mówię, bardzo się zawiesza, często lubi wywalać. No i co? I gdy zdobędziemy te punkty, ponieważ za każdą ukończoną kampanię dostajemy później błogosławieństwa Luny i dostajemy te takie kamień wody, wszystko to takie dostajemy. O! Tak, możemy to sobie wymienić. Czy ja już mogę sobie coś za to kupić? Nie, tu jest po 20, po 14, po 11. Rękawice, garderoba. Och, codziennie mamy inne ubranie. Dzisiaj mamy śliczny różowy strój, gdzie brakuje nam w sumie tylko światło Luny i brakuje nam błogosławieństwa Luny. Stół przygody kempingowej, włócznia, run eteru, bardzo fajny, hełm, no nie za bardzo. Wszędzie mi brakuje jeszcze tego, światło Luny. Tu mamy piękne rękawice, które podejrzewam dają bardzo dużo, oj przepraszam. Och, i to jest od 66 poziomu, tylko dla arcydejwa. Nic niestety dla niższego poziomu nie ma. Szkoda. Czas trwania, 8 dni i 14 godzin. Czyli czas trwania po prostu tego. Z tego, co czytałam na oficjalnym serwerze, takie coś jak tutaj mamy te eventy typu Kostka Luny i inne takie rzeczy, mają być po prostu powtarzane. Czyli coś takiego, aby kampanię urozmaicić i aby gracze nawet na niskich poziomach mogli sobie z tego skorzystać. Bo jak wiecie, w większości rzeczy jest zrobione pod graczy na wysokim poziomie. Instancje i wszystko. 50, któryś, 60, któryś. A gracz, który jest nowy, bądź który robi sobie kolejną postać, dla niego taka gra jest no troszeczkę nudna, troszeczkę oklepana. Znowu te same questy, znowu to samo, rozbieżność między zadaniami, potem bieganie, szukanie, żeby wbić ten następny poziom, żebym mogła te questy zrobić. Po co? Bardzo dobry pomysł, naprawdę bardzo fajny. I ja teraz mam już poziom 21, tu mam 22, to już mam to zrobione, to jest od 27 poziomu, ale podejrzewam, że parę razy sobie powchodzę tam i spokojnie będę miała poziom zrobiony. I wreszcie będę robiła faktycznie na poziomie takim, jaki mam, a jeszcze mi zostaje do zrobienia to, jeszcze mi zostaje do zrobienia to i to. Więc zanim zajmę się za to, to już na pewno będę miała wyższy poziom, 24 czy tam 25. No więc spokojnie, myślę, wbiję do tego, w międzyczasie zdążę sobie jeszcze odwiedzić te dwie dodatkowe, można powiedzieć, takie instancje. I to by było tyle z tych nowości. Wracając jeszcze do moich poprzednich filmików dotyczących cosplayowych rzeczy, jestem w trakcie tego robienia. Wierzcie mi, naprawdę dobry materiał na uszycie Emily jest bardzo ciężko kupić. Także mam to, ten cylinder również mam upatrzony, także za niedługo gdzieś zaglądajcie, na pewno ukaże się taki filmik z powstania tych dwóch rzeczy, Emily Xerxesa Breaka oraz piękny kapelusz przyozdobiony różami szalonego kapelusznika, no jak sama nazwa wskazuje. Zapraszam Was oczywiście do oglądania, do komentowania. Mam nadzieję, że za niedługo również ukażą się. Chciałabym zrobić o tym mechanerku kolejny odcinek, ponieważ jest to bardzo ciekawa instancja. Tam jest jakby kilka etapów i mamy kilka bossów. Słabszy, średni i naprawdę taki mocny. Udało mi się wczoraj tam nie zginąć. Nie wiem, dlaczego to dzisiaj nie działa. Już mamy, wiadomo, grubo po godzinie 9. Mam nadzieję, że mi się po prostu uda to następnym razem zrobić. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.